No proszę bardzo o wypełnienie formularza i tam wrzucenie do urny. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich mieszkańców Częstochowy do wzięcia udziału w konsultacjach na temat ruchu jednośladów w alejach, po to, żebyśmy rozwiązanie, które dzięki tym konsultacjom wypracujemy, mogli wdrożyć i być pewni, że to jest takie rozwiązanie, jakiego chcą mieszkańcy. Specjalnie tu przyjechałem, żeby się wypowiedzieć. Chciałem właśnie porozmawiać z panem prezydentem, bo prezydenci często nie wiedzą, jakie są problemy mieszkańców. Uważam, że to jest rewelacyjny pomysł, bardzo dobry. Mieszkańcy mają możliwość wypowiedzieć swojego zdania, swojej opinii. Bardzo dobry pomysł, świetny. Każdy mieszkaniec naszego miasta może wypowiedzieć się na ten temat, czy chciałby, żeby te motory i rowery w alejach były i jak miałyby jeździć. Dzisiaj zbieramy opinie mieszkańców, opinie do 18 marca. Można też składać elektronicznie na stronie www.konsultacjeczestochowa.pl. Chcemy, żeby były rowery w alejach, żeby dzieci mogły w alejach się bawić bezpieczniej. Chcę powiedzieć ze swojej strony, żeby nie zapominać też o rolkarzach, bo chcemy mieć miejsce do jeżdżenia na rolkach, żeby nie trzeba było jeździć poza Częstochowę, znaleźć kawałek miejsca na rolki. Ruch rowerowy w alejach nie powinien się odbywać, dlatego że matki z dziećmi są, ludzie starsi i tak dalej. Trzeba by to ograniczyć ruch. Ruch motorów to powinna się policja zainteresować o hałas motorów, które jeżdżą w tej chwili obecnej sytuacji? No bo po środku no to chcę spacerować, a jak mnie najedzie, wie pan jak oni teraz szalenie jeżdżą, szalony, no się boję naprawdę. Rowerzyści i tak jeżdżą i to oczywiście powinno być umożliwione, czy nie powinno być żadnych zakazów. Tak.